Kolejny projekt uchwały Komisji Architektury w sprawie opinii ustalenia budżetu dla inwestycji pod nazwą budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego kamienica pod Centaurę wraz z infrastrukturą techniczną i kapitalnym przyjmu. Teraz Łapiński, bardzo proszę. Mogę powiedzieć jedną rzecz? Zostawiam Panie Przewodniczący. Dobrze, więc ja chcę Państwu powiedzieć o takim fakcie, że do Rady Dzielnicy wpłynęły wnioski do zaopiniowania z takiego biura B2 Studio, biura architektonicznego, i dotyczy to lokalizacji przy ulicy Wrocławska, Róg Racławicki, tam gdzie była dawniej WSK-a. I tamten teren został w jakiś sposób rozburzony, jakieś tamte budynki zniwelowane, i na to miejsce dostaliśmy 4 projekty budynków. Wszystkie te projekty zostały przez Komisję Architektury zaopiniowane negatywnie. I powody, dla których to zostało zrobione, były takie same. Z uwagi przede wszystkim na wysokość, bo to były budynki oscylujące wokół 30 metrów wysokości 30-32, co już stoi w sprzeczności z naszymi wcześniejszymi założeniami, jak również nie podana była ilość miejsc parkingowych w stosunku do ilości mieszkań. Użyto miana metrów tych hektarów, co jest jakimś, no chyba tylko po to, żeby jakoś zaciemnić obraz. I trzecia sprawa, również bardzo istotna, to jest właśnie to, że ulica Wrocławska jest już na tyle po prostu, no, natężenie ruchu jest tak duże, że wprowadzanie w ten obszar jeszcze dodatkowo 4 czy 5 budynków mieszkalnych o bardzo wysokiej dużej kubaturze i to są budynki powyżej 10-piętrowej powyżej, no zagraża w ogóle zdrowemu rozsądkowi i w ogóle życiu tych ludzi, którzy tam już są do tej pory. Dlatego właśnie te argumenty spowodowały, że Komisja Architektury wszystkie te 4 wnioski zaopiniowała negatywnie. A są to wnioski, ja teraz przeczytam, może będziemy pojedynczo, jeżeli Państwo będziecie mieć jeszcze jakieś pytania, pojedynczo czytać odnośnie tychże lokalizacji. Więc pierwsze to jest Rada Dzielnicy 5 Krowodrza negatywnie opiniuje wniosek o wydanie decyzji WZ dla inwestycji pod nazwą budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego kamienica pod Centaurem wraz z infrastrukturą techniczną i komunikacyjną, garażem podziemnym, naziemnymi miejscami postojowymi oraz zagospodarowaniem terenu oraz budową zjazdu na częściach działek numer 44/75, 17/1, 245 i 301 oblęb 45 Krowodrza przy ulicy Racławickiej w Krakowie ze względu na zbyt dużą wysokość budynku, maksymalnie dopuszcza się 5 kondygnacji, czyli 15 metrów, niewystarczającą infrastrukturę komunikacyjną ulicy Racławickiej i Wrocławskiej oraz brak podania liczby miejsc parkingowych. Paragraf 2 uchwała wchodzi w życie z dniem tego dnia. Ja chciałem tylko przypomnieć, że myśmy w poprzedniej kadencji opiniowali już WZ-ki na ten teren. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie, tylko WZ-ka była wystawiona przez chyba jednego inwestora do KCI. Oczywiście wtedy opiniowaliśmy negatywnie, chociaż te budynki może były bardziej lepsze niż konstrukcje architektoniczne niż są te. Natomiast teren ten został, z tego co wiem, sprzedany przez pana Hajdarowicza i to jest prawdopodobnie inny inwestor, który złożył nową budżetkę i próbuje po prostu drugi raz na ten sam teren. A jest to dosyć duży teren zielony tutaj od strony ulicy Wrocławskiej, więc myślę, że tutaj innej decyzji nie może być, jeżeliśmy przedtem opiniowali to negatywnie i oczywiście dlatego popieram ten wniosek. Natomiast to tylko kolejne przypomnienia, że już tam były zakusy na ten teren, na tych biurowców czy budynków mieszkalnych, nie budynki mieszkalne, bo to była bardzo duża ilość tych mieszkańców też być wtedy. To jest mało osiedle, tam już część budynków stoi, prawda? I
I jeszcze już są zgody, już jest zgoda, są WZ-ki wydane na część budynków, nawet się na jeden budynek, z tego co ja patrzyłem w internecie. Więc już tam jest zgoda wydana na jeden z budynków, który tam z tyłu bliżej torów ma stanąć. Natomiast to jest ta druga strona właśnie, przy ulicy Racławickiej i Wrocławskiej. Po jednej stronie są budowane, wybudowane część się będzie budować. Natomiast tu chodzi o drugą stronę, która jest trochę zabudowana, ale tam budynki, tam jest między innymi szkoła, która ma do wyburzenia. Ten biurowiec taki niski, który tam też ma być do wyburzenia. No i niestety szkoła, tak, to jest tam jest liceum i gimnazjum. Na tym terenie. Tam za tym budynkiem administracyjnym jest w głębi taki budynek szkoły. Bardzo zresztą znany w Krakowie i która ma wysokie notowania i wysokie czynsze też. Czy czesne, że jest czynsz. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Proszę Państwa, przypomnę tylko, też jestem członkiem Komisji Architektury, że no, przyjęliśmy taką zasadę i po prostu w ten sposób opiniujemy negatywnie, chodzi mi o ten element za wysoki budynek, chociaż no, łatwo to obalić, bo koło są budynki o tej wysokości lub jeszcze wyższe, bo na przykład wszystkie budynki, które są za budynkiem Bank Polski, te przy Wrocławskiej, to wszystkie mają 12 kondygnacji, prawda? No one są niżej na terenie tylko położone. Dlatego ten, który projektuje, to zawsze będzie miał argument w lewo, budynek marszałkowski, w prawo, z różnych stron otaczają. No ale chcieliśmy tą zasadę, prawda, żeby tą wysokość ograniczyć ze względu chociażby na ten, na możliwości przepływu powietrza przez ten teren, gdzie mieszkamy. No nie jest tak do końca, bo tam jest wysoki budynkiem, ten biurowiec właśnie Urzędu Marszałkowskiego. Tak, to pozostaje są niskie. Pozostaje są niskie. Nie, ale jeśli chodzi o kondygnację, proszę żeby przyjadł. Nie, to 12 kondygnacji, ma każdy z tych budynków. Ale nie. Ja mieszkam tam w budynku sąsiedniego, na przykład. Mówię o Kijowskim. A nie, o Kijowskim. Ja mówię o Wrocławskim. Wrocławska na terenie dawnej WSG. Od Radzławiczej do Kijowskiej. Ale ja mówię, że na tym przerokrożeniu nie tylko bezpośrednio. Nie, ale bezpośrednim jest tylko obszar do Marszałkowskiego, jeden jedyny. Bezpośrednio, tak, oczywiście. Tak, tylko że to jest, przyjmując taką doktrynę, jaka jest obecnie stosowana. To znaczy, że jeżeli, tak jak Pan powiedział, w szerokim obszarze są wysokie budynki, to wtedy się wszyscy inwestorzy się dopasowują do tych wysokich budynków. Natomiast w ustawie jest mowa o dobrym sąsiedztwie. Więc to dobre sąsiedztwo powinno się odnosić do tego najbliższego. Nie odnoszenie, bo jeżeli byśmy tak szeroko to stosowali, no to tak odchodząc daleko, można wszystko dostosowywać do szkieletora i powstaje takie miasto, które a przecież myślę, że nie to jest zaletą Krakowa, że ma jakieś wysokie budynki, tylko właśnie to, co jest wpisane do dziedzictwa UNESCO, czyli ten obszar Krakowa publicznego, który nie był wcale wielokondygnacyjny. Także niestety doktryna jest taka, jak Pan mówi, ale jej stosowanie powoduje, że coraz więcej wysokich wieżowców jest budowanych i charakter Krakowa niestety się w ten sposób zatraca i wszelkie niedogodności, które są z tym związane, to odczuwamy. Ja nie wiem, czy to jest możliwe, ale ponieważ nie wiem, dosyć dużo WZ-ek, nie tylko na tym, w tym miejscu, ale również tam były WZ-ki przy Oboźnej, prawda, więc ja nie wiem, czy w ogóle nie możemy takiej uchwały podjąć ogólnej, że w związku z takim zagęszczeniem i z tą sytuacją komunikacyjną, że my wyrażamy sprzeciw przeciwko usytuowaniu taką ogólną uchwałę do prezydenta, do Rady Miasta, żeby po prostu to też, bo te nasze opinie, to tak wiadomo jak się to, one są, prawda, gdzieś tam włożone do szuflady, czy się z nimi liczą, czy nie, no może trochę więcej teraz, ale czy się naprawdę liczą, to też to Państwo nie wiem, natomiast gdybyśmy taką uchwałę podjęli, też nie wiem, czy to jest możliwe, czy to jest celowe, czy jest możliwe. Ogólnie, jest. Żebyśmy po prostu zaapelowali do prezydenta, do radnych miasta Krakowa, że przecież w górę. Że ze względu na tak duże zagęszczenie, na tak dużą ilość ostatnich postawionych na budynków, bo przecież w ostatnim czasie, jak popatrzymy, ile budynków powstało na Wrocławskiej do takich wysokich, no to po prostu to jest szok. Czy on myślę, że wszystkie herbowe, czy nie podjąć takiej uchwały? Myślę, że najbardziej należałoby taką uchwałę popierającą, która zresztą byłaby, to co Pan Edward tutaj mi mówił przed chwilą, że to jest
zgodne z tym, co podejmowaliśmy naszych uwagach do studium. Tak. Bo ta uchwała, prawda, idzie do działu architektury, prawda? Tak. Radni może w ogóle miejscy nie widzą na oczy, prawda? Mogą nie wiedzieć o takich sytuacjach. Radnych miejsc tutaj nie ma, w związku z tym nie ma nas kto poprzeć, o tak bym krótko powiedział. Myślę, że należałoby taki projekt uchwały na następną sesję przygotować i ją przegłosować. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Myślę, żeby się nie powtarzać, ale nawiązując do tego, co powiedział pan Zygmunt i popierając, zastanawiam się, może tu dałoby się, żeby, że tak powiem, w tym planie zagospodarowania przestrzennego, czy w tym studium, prawda, coś takiego było, że już albo na przykład, żeby nowe budynki nie powstawały, albo na przykład, gdyby miały powstawać, to maksymalna kubatura została oznaczona, po to, żebyśmy właśnie nie musieli, że tak powiem, z tym, cały czas z tymi kolejnymi wojskami walczyć, prawda, tych deweloperów, po prostu, żeby to załatwić na poziomie właśnie tego, to mówię, no niestety tego słowa mi w tej chwili brakuje, albo PZP, albo tego studium. No i wtedy wiadomo, że te wnioski nie mogłyby być składane, bo nie będą zgodne z tym generalnym prawem miejsca. No właśnie. Czyli właśnie, tym studium właśnie. Tak, czyli po prostu uchwała apelująca o korektę tego studium. Po prostu no ale to już zrobiliśmy. To zrobiliśmy. Taką uchwałę podjęliśmy w maju. No jak jeszcze kwiecień. Więc ta uchwała została już podjęta. Nie widzę zgłoszeń. Czy mamy kworum dalej? Mamy. W takim razie. Mamy. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem tego projektu uchwały, proszę o podniesienie ręki. Podnieśli. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto wstrzymał się od głosowania? Dziękuję za to, że jednogłośnie uchwała została przyjęta.